W wieku 102 lat zmarła pani Danuta Szaflarska. Utalentowana aktorka, niezwykła i piękna kobieta. O jej najważniejszych rolach opowie nasza reporterka, która w głębi ducha marzy, żeby zostać aktorką. Kamila. Urodziła się 6 lutego 1915 roku. Zagrała w pierwszych filmach kręconych tuż po wojnie. Grała postaci z krwi i kości. Kobiece, energiczne, pełne życia bohaterki. Krytycy podkreślali nie tylko jej talent i urodę, ale także poczucie humoru oraz naturalność. Niedawno zmarła wielka polska aktorka pani Danuta Szaflarska. Zapytaliśmy widzów, jak ją wspominają. Czy zna pan jakieś filmy, w których gra pani Danuta Szaflarska? A jak tak, to jakie? Skarb, proszę pani, chociażby Zakazane piosenki. No było parę filmów fajnych. No Zakazane piosenki. Na przykład Pora umierać. No te wielkie wartości, Bóg, honor i ojczyzna. Przede wszystkim ukazuje taki niezbyt popularny obecnie temat starości. Prawdę opowiadała o, no, o takich normalnych sprawach ludzkich. Nie była wyniosła, tak była naturalną osobą, dająca się lubić. Nie widać było u niej gry. Tak naprawdę chyba nie ma osoby, kto by ją nie kochał. No super kobieta była, fantastyczna. Szkoda, że odeszła. Bardzo dobrą, to na pewno, znaną, lubianą. No taka naturalna, taka lubiąca życie i ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś ją nie lubił, niestety. No i bo w ogóle była piękna. Ja znam dużo jej filmów, a co więcej ona grała w jednym moim filmie. Grała w moim filmie Janosik, grała babcię Janosika. I tak wtedy żeśmy się zaprzyjaźniły bardzo, bo to kręciliśmy w Nowym Sączu, a ona była góralką spod Nowego Sącza i tam chodziła do gimnazjum w Nowym Sączu, więc to było dla niej pełno wspomnień. Była naprawdę tak super osobą, że trudno mi uwierzyć, że już jej nie ma. A moja siostra z kolei, która też jest reżyserką, zrobiła z nią teatr telewizji, bardzo, bardzo piękną sztukę, która nazywała się Kuraż mojej matki, czyli Odwaga mojej matki. No i z Danusią żeśmy się właściwie przyjaźniły do końca i co jakiś czas żeśmy się spotykały na kaczce, bo ona bardzo lubiła kaczkę. A film, który wam bardzo polecam, który ona zrobiła już w późnym wieku, to jest Pora umierać Doroty Kędzierzawskiej, którą się bardzo, bardzo przyjaźniła i z nią i z operatorem Arturem Reinhardtem. I oni też zrobili o niej film dokumentalny, który też jest bardzo ciekawy. Więc, że się trafiły na dobrą osobę. A jeszcze mam zapytać, jakie wartości pani zdaniem pani Danuta Szaflarska podkreślała? Uczciwość, pogoda życia, życzliwość dla innych ludzi, ciekawość, to jest bardzo ważne, żeby być ciekawym świata i ciekawym innych ludzi i nie zamurować się w jakichś takich swoich własnych żalach, pretensjach, nie rozżalać się nad sobą w ogóle. Zawsze iść do ludzi i nie myśleć o tym, że się jest starym, chorym. W ogóle, właściwie z nią się tego w ogóle nie czuło. A co jeszcze pani, jako aktorkę, co pani w niej ceniła? Ja w ogóle lubię aktorów, także każdy aktor ma w sobie coś, każdy dobry aktor ma w sobie dziecko, ma w sobie coś takiego dziecinnego, taką odwagę i właśnie taką wielkoduszność, żeby dawać światu siebie, swoje emocje. I w Danusi ceniłam to, że mimo, że jak żeśmy się spotkały, miała 90 parę lat, to zachowywała się tak, jakby po prostu dopiero co skończyła szkołę teatralną. To znaczy była w niej taka nieustanna właśnie ciekawość i chęć spróbowania czegoś nowego. Niech się rozbierze i położy. Niech się pocałuje w dupę. Danuta Szaflarska jako jeden z pierwszych roczników ukończyła PIST, czyli przedwojenną szkołę teatralną, Polski Instytut Sztuk Teatralnych.
Możemy tutaj jeszcze dodać pierwszy film Leonarda Buczkowskiego, nakręcony po wojnie, czyli w 1945 roku, Zakazane piosenki. Już ten film ogląda się do tej pory i do tej pory wszyscy się przy tym filmie wzruszamy, cieszymy, śmiejemy. To była Dolina Issy, to była ostatnie filmy przecież, Pora umierać, Kolczak, Andrzeja Wajdy. To wszystko były filmy, gdzie te role były nie do przecenienia. A mój ulubiony film z Danutą Szaflarską, bardzo lubię Między nami dobrze jest, nakręcony ostatnio przez Grzegorza Jarzynę. W Iluzjonie chcemy przygotować przegląd filmów, w których występowała Danuta Szaflarska. Chcielibyśmy pokazać jak najwięcej tych filmów. Ostatnio przygotowaliśmy w rocznicę śmierci Zbigniewa Cybulskiego taki całościowy przegląd, gdzie zagraliśmy wszystkie filmy, jakimi tylko dysponowaliśmy w archiwach. I to samo chcielibyśmy zrobić z filmami z Danutą Szaflarską. Chcielibyśmy zrobić ten przegląd z kilkoma innymi instytucjami, tak żeby był duży, pełny, całościowy.